Halo, halo, ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurko Nessur. I ostatnio było kilka moltów z południowych Highlandów, czegoś, co można było nazwać Midlandami, więc teraz czas na molcik z Highlandów Północnych. A będzie to dzisiaj Tomatin 12-letni. Tomatin ma taką ładną butelkę, która jest odwzorowaniem butelki Tiory, tej pełnowymiarowej, powiedzmy. Niestety, jak widać, jest tutaj niesamowita ilość tekstu na bardzo małej, etykietce. Także mamy napisane, że jest to destylarnia założona w 1897, że jest to Tomatin Highland Single Malt Scotch Whisky 12 lat Bourbon and Sherry Cask Finish 40%, 33% alkoholu, przepraszam, i troszeczkę nut smakowych i przy okazji adres, pod którym ta whisky sobie została wyprodukowana. Także, jak już powiedziałem, Tomatin to jest destylarnia założona w 1897 roku w miejscowości Tomatin, która jest blisko Inverness. Miejscowość Inverness to jest takie miejsce, które jest uważane za tak jakby stolicę Highlandów. Jest to nieduża miejscowość na dobrą sprawę, ale latają tam samoloty, można tam dosyć łatwo dojechać, więc do Tomatina pewnie też. Na te 300 metrów nad poziomem morza można się jakoś bez większego problemu wbić, podejrzewam. Także destylarnia założona w 1897 roku. Oczywiście historia jej jest ma dosyć dużo różnych przejść i w 1906 roku już ogłasza bankructwo, czyli 9 lat po otwarciu. W 1909 roku zostaje otwarta na nowo i rusza produkcja i oczywiście w 1974 roku potem zostaje zamknięta i chce być sprzedana i w ogóle poddana rozbiórce. Także no, historia musi być po prostu podszyta jakimiś potknięciami, jakimiś zamknięciami i tak dalej. Co jest dosyć dziwne, ponieważ do 1956 roku Tomatin miał tylko dwa alembiki, natomiast w ciągu kilkunastu lat udało im się dobić do 12 milionów litrów produkcji whisky rocznie. Zaczynali z dwoma alembikami, natomiast tych alembików bardzo szybko zrobiło się bardzo dużo. I w tym momencie różne źródła podają, że jest to 12 alembików do destylacji alkoholi niskoprocentowych i 11 alembików do destylacji alkoholi wysokoprocentowych. Produkcja została trochę przycięta po latach 70., oczywiście po tym jak w 1974 została ta destylarnia zamknięta. I z 5 milionów litrów, które są w stanie produkować bez problemu, od 2007 roku produkcja spadła do 2,5 miliona litrów whisky tak naprawdę. Jest to oczywiście destylarnia, która produkuje swoje single malty, ale też daje bardzo dużo swojej produkcji, praktycznie 80% tego, co jest wyprodukowane w Tomatinie, idzie do blendów. I te blendy nazywają się Antiquary i Talisman, które mogą być dosyć znane. Historia tej destylarni ma też taki ciekawy zakręt w swoim biegu, ponieważ zostaje zamknięta w 1974 i gdzieś w latach 80. Dwie firmy takich ludzi, którzy nazywali się Takara Shuzo i Okara, spotykają się i stwierdzają, że razem sobie jako spółka tą destylarnię wykupią. I tak w latach 80. i na początku lat 90. ta destylarnia funkcjonuje już w rękach Japończyków. Jako pierwsza destylarnia w ogóle w historii szkockiej whisky jest to destylarnia, która poszła w ręce Japończyków. Dwóch firm w tym wypadku. I w 1998 roku Takara Shuzo ze swoją firmą stwierdza, że wykupią te udziały, które miał pan Okara ze swoją firmą. I tak do dzisiaj jest to firma, jest to destylarnia, która jest w rękach Takary Shuzo. Takara Shuzo to jest taka firma, która produkuje sake, produkuje przyprawy i produkuje różne inne płynne, też powiedzmy przyprawy w formie płynnej, różne inne napoje. I jest to taka firma, która dzisiaj jest częścią Murabeni Corporation, która jest ogromnym holdingiem, ogromną korporacją, która firm ma niezliczone ilości po prostu. Więc tak, mamy 23 alembiki, mamy bardzo dużą produkcję, przynajmniej potencjalnie bardzo dużą produkcję, więc też trzeba mieć dużo magazynów. Więc są magazyny, dwa takie tradycyjne, oldschoolowe, które typu dunnage'owego tak jakby, i 13 nowoczesnych z tych lakt magazynów, gdzie no, od podłogi po sufit praktycznie się te whisky układa na takich wielkich rak. Nie wiem teraz jak powiedzieć, rak po polsku, że to są
to są takie wielkie, no, takie wielkie regały z tymi whisky, z tymi beczkami po whisky. Beczki to oczywiście beczki po bourbonie i beczki po sherry. I co ciekawe, jako chyba jedyna albo jedna z naprawdę bardzo niewielu destylarni ciągle używany jest Lauterton, czyli taki specyficzny sposób zbudowania tego wielkiego kontenera, w którym robi się zacier. Bo normalnie jest tak, że idzie sobie trzpień i na tym trzpieniu są takie mielarki, które się kręcą i ten jęczmień, ten słód jęczmienny przewracają. Natomiast w Lautertonie, Lauter to jest w ogóle takie określenie z niemieckiego, bo Lautern to jest filtrować. Lauterton to jest taka powiedzmy, jak macie trójząb, tylko że taki, który ma wiele zębów i on się kręci i zamiast przewracać ten jęczmień, to tam są ostrza, które ten jęczmień tak jakby rozcinają na kawałki i to jest taki, no w taki inny sposób po prostu jest ten jęczmień przerzucany podczas fermentacji. Kwestia jest taka, że taki system pozwala natryskiwać ciepłą wodę z wierzchu i nalewać tak jakby nową porcję wody i ogrzewać ten jęczmień, który sobie fermentuje z wierzchu. Natomiast od spodu już odsączać to, co zdążyło się osadzić na spodzie. A taki dziwny system. Nie do końca wiem, czy w pełni rozumiem, jak to działa, ale taką ciekawostkę udało mi się znaleźć na internecie, że to jest Lauterton, jako jedna z naprawdę bardzo niewielu, o ile nie w ogóle jedyna destylarnia na świecie coś takiego posiada do dzisiaj. I że jest to też przy okazji no, taki system, którego używa się przy ważeniu piwa, przy piwowarstwie. I jednak w świecie whisky jest on dosyć nietypowy mimo wszystko. Także tak, oprócz tego, że destylarnia musiała dosyć mocno przyciąć swoją produkcję, to jeszcze przy okazji zaczęła produkować whisky wędzoną, która nazywa się Kubokan. I ona jest produkowana przez jeden tydzień w roku. Nie jest to whisky jakoś specjalnie mocno wędzona, ale to jest taka osobna marka, powiedzmy, którą to Martin produkuje też w swojej destylarii. Także jeden tydzień w tygodniu jest produkcja Kubokana, natomiast pozostałe 51 tygodni w roku jest produkcja Tomatina po prostu. Także, mamy 12-letnią whisky, która ma 43%. Nie jest za bardzo nic powiedziane na temat barwników, nie jest nic powiedziane na temat filtracji na zimno, więc zakładam, że są tutaj barwniki i jest ona filtrowana jednak na zimno. Mamy 37 funtów w Wielkiej Brytanii i około 165 zł w Polsce. Także taka półka cenowa, powiedzmy średnia, jeżeli chodzi o 12-letnie malty. Czuć dosyć dużo wpływów i po bourbonie, i po sherry już na dzień dobry. Czuć dosyć mocną gruszkowość, dosyć dużo jabłek, trochę jakichś cytrusów, może troszeczkę jakichś orzechów, czegoś w tym stylu. Kolor, jak widać, nie jest specjalnie ciemny. 43% trzeba spróbować. Nie bije za bardzo alkoholem po ustach, ani po przełyku, ani po jamie ustnej, co jest dosyć dużym plusem. 43%, 12 lat, nie taka wcale stara whisky, więc można by się spodziewać, że jednak będzie dużo ostrzej. Ostro wcale nie jest, natomiast bardzo mocno mi się ślini jama ustna, więc muszę co chwila przełykać. Kruszki, trochę jabłek, trochę cytrusów, może trochę pomarańczy, zdecydowanie trochę pomarańczy. Jakieś rzeczy takie trochę figi, trochę może w rodzynki wchodzące, trochę jakiejś takiej ziołowości ciekawej, która kojarzy się może z jakimiś zielonymi herbatami, takimi w stylu matcha. To się gdzieś czasami przewija w różnych opisach i faktycznie ta matcha tutaj może coś takiego być. Ja z matchy za bardzo dużo nie piłem, jadłem natomiast kiedyś dużo ciast z matchą i ten smak faktycznie taki w towarzystwie jakiejś słodkiej zalewy to jak najbardziej. Może teraz, jak już trochę pogadałem, to teraz na języku może troszeczkę orzechów z tego wychodzi, ale bardzo, bardzo lekko. Gruszki, pomarańcze, trochę jabłek, trochę jakiejś takiej wytrawnej czekoladowości, z takiej czekolady deserowej, trochę może jakaś taka czekolada deserowa z orzechami właśnie, trochę rodzynek, trochę fig, trochę tej maczy i to na dobrą sprawę tyle.
Nie ma tutaj jakoś specjalnie dużo, nie ma tutaj jakoś specjalnie pretensjonalnie, nie jest tutaj jakoś specjalnie złożenie, ani wielowarstwowo. Bardzo przyjemny, bardzo taki, no trochę przeciętny malcik niestety. Nie porywa za bardzo niczym, ale taki malc ze średniej półki cenowej po prostu. Jak najbardziej można to pić, ale czy to jest w jakiś sposób zachwycające, czy nie, to nie wiem. Niektórzy ludzie mówią, że to nawet nie jest taka typowa dla Highlandów charakterystyka smakowa, ponieważ tutaj jest bardzo dużo owoców, a Highlandy to jednak jest region trochę bardziej kwiatowy, trochę bardziej miodowy, trochę bardziej wrzosowy. Teraz jak o tym mówię, może trochę ten wrzos faktycznie trochę czuć i trochę ten miód, ale to są takie rzeczy, które wychodzą dopiero po długim czasie, teraz na finiszu No i na początku są bardzo mocno tą cytrusowością, tą owocowością jednak przykrywane. Zdecydowanie tutaj gruszki, pomarańcze, jabłka, cytryny, takie rzeczy są w obfitości. Natomiast taki miód i wrzosowość i taka standardowa, highlandowa właśnie kwiatowość tych whisky gdzieś sobie tutaj troszeczkę siedzi z tyłu i dopiero po jakimś czasie zaczyna się pojawiać. Także całkiem w porządku malt ze średniej półki, ale niczego specjalnego sobą nie reprezentuje i nie urywa też wcale 4 liter pod żadnym względem. Pozdrawiam, mówi do Was Knurkonesur.